Kolejny rok. Przyjęcie programu współpracy gminy miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule numer 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczno-wolontariacie Dzienniku Ustaw na rok 2014 rok, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1541, drugie czytanie, referuje pan Jan Żądło. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do projektu uchwały według druku 1531 złożono autopoprawkę. Pan prezydent złożył autopoprawkę. Tę autopoprawkę przy okazji pierwszego czytania państwu prezentowałem. Ja tylko króciutko przypomnę, że autopoprawka polega na dwóch zmianach. Jedna zmiana związana jest ze zwiększeniem środków, jakie planujemy w roku 2014 na zadania w obszarze wsparcia rodziny. Druga poprawka polega na wykreśleniu dwóch pozycji, które finansowane są z funduszu PFRON i w rocznym programie nie zostały zamieszczone, dlatego że obecnie nie jesteśmy w stanie określić kwot, jakie na to zadanie będzie można przeznaczyć. Jako że środki z funduszu PFRON do nas spływają dopiero w przyszłym roku, znaczy kolejnie, co roku na początku roku budżetowego i wtedy dopiero Rada Miasta, tutaj chcę powiedzieć wyraźnie Szanowni Państwu, że środki, które otrzymuje w ramach PFRON-u budżet miasta, są dzielone przez Państwa Radnych w formie uchwały. W związku z czym te zadania, które są przypisane na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, będą również normalnie, jak co roku, w ramach tych środków realizowane. Stąd ta propozycja dotycząca wykreślenia. Obok autopoprawki do projektu uchwały wpłynęły trzy poprawki. Dwie poprawki pani radnej. Już przepraszam. Magdaleny Basary i jedna poprawka pani radnej Małgorzaty Jantos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa? Bardzo pani radna Basara, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący. Szanowna pani radna. Szanowni państwo. Chciałam prosić państwa o poparcie moich poprawek. Moje poprawki są związane z osobami niepełnosprawnymi. Przede wszystkim w programach, które jest procedowany przez nas, osoby niepełnosprawne wydawałoby się, że zajmują szczególne miejsce, bo w celach szczegółowych programu w punkcie pierwszym są wymienione właśnie zadania dla osób niepełnosprawnych. Jednak kiedy później przechodzimy do konkretów, to jak gdyby te osoby znikają z uwagi, z pola działania objętego programem. I w zadaniach dotyczących dodatkowych zadań do realizacji przez Gminę Miejską Kraków w 2014 roku. Chciałbym, żeby zostało wpisane jako intencja zorganizowania Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków Wzajemnością. Jest to impreza dla osób niepełnosprawnych i umieszczenie tego jako dodatkowego zadania jest jak gdyby uhonorowaniem osób niepełnosprawnych. Natomiast, i to jest moja pierwsza poprawka, natomiast moja druga poprawka dotyczy załącznika numer 1, gdzie mówi się już rzeczywiście o konkretnych kwotach, jakie przeznaczone są na zadania. I teraz tak, w punkcie 7 załącznika numer 1 są zadania dla osób niepełnosprawnych. I powiem, że ja się akurat nie zgadzam z poprawką pana prezydenta, który wykreślił z w
punkcie 7.1 i 7.3 załącznika numer 1 zadania dla niepełnosprawnych. Pierwsze, sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych. Otwarty konkurs ofert ze środków PFRON-u. I 7.3 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Otwarty konkurs ofert, środki PFRON. Dla mnie te zapisy, ja tutaj mogę się zgodzić z tym, że nie ma konkretnych kwot, bo ich nie znamy. Niemniej był to zapis deklarujący, że jeżeli te środki PFRON-u przyjdą, to przeznaczymy część z nich na te właśnie zadania w ramach otwartego konkursu ofert. Dlatego też, żeby powiedzmy sobie, zadania dla osób niepełnosprawnych nie zniknęły w ogóle, pozwoliłam sobie podnieść kwoty na zadania rehabilitacja, integracja społeczna, zawodowa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Krakowa, i w ramach otwartego konkursu ofert na ten cel było przeznaczone 45 tysięcy, proponuję 120 tysięcy, oraz podobne zadanie z pominięciem otwartego konkursu ofert z kwoty 37 tysięcy 500 do kwoty 100 tysięcy. Wydaje mi się, że dla osób niepełnosprawnych no trochę jednak środków powinniśmy przeznaczyć i te kwoty 45 tysięcy i 37 to trochę żenująco niskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę Pana Dyrektora o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kwestie związane z poprawkami Pani Radnej Magdaleny Basary. Jeśli chodzi o pierwszą poprawkę dotyczącą uwzględnienia w programie rocznym Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, to oczywiście jak najbardziej możemy to wpisać. Tutaj nie widzę przeszkód, tylko ja chcę jedną rzecz, jakby Państwu przypomnieć. Generalnie roczny program jest pewnym elementem większej całości. Dokładnie rok temu na tej sali odbyła się dyskusja na temat wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014. I program wieloletni bardzo szczegółowo opisuje zadania, jakie realizujemy w tym obszarze. Natomiast roczny program, jak już mówiłem, jest pewnym elementem. Wpisujemy do tego programu zadania systemowe, które planujemy do realizacji w kolejnym roku. W programie wieloletnim Państwo, ja sobie pozwolę tutaj nawet zacytować, gdzie mamy obszary zadań priorytetowych, również w obszarze osób niepełnosprawnych. Na stronie 7 programu jest zapis: organizacja przedsięwzięć integracyjnych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością. Czyli jakby to zadanie jest wpisane w programie wieloletnim, ono jest corocznie realizowane. Stąd oczywiście nie chcieliśmy powielać zapisów z programu wieloletniego do programu rocznego. No można powielić oczywiście, ale dla, bym powiedział, porządku tego nie robiliśmy. Można dopisać co do tego, jeśli chodzi o tą poprawkę Pani Radnej, nie widzę tutaj jakichś przeciwwskazań. Natomiast jeśli chodzi o poprawkę finansową, to Szanowni Państwo, planując współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi, mieliśmy na uwadze projekt budżetu miasta. Czyli planowaliśmy to, co w budżecie miasta zostało zapisane w danym obszarze. Na miarę oczywiście możliwości, mam świadomość, że te środki zawsze mogłyby być wyższe. Jeżeli chodzi o obszar osób niepełnosprawnych, to w tym roku jest pewna progresja. No oczywiście ona jest niewielka, bo przeznaczamy w tym obszarze pieniądze, znaczy 50 tysięcy złotych więcej niż było w roku bieżącym. No to jest kropla rzeczywiście w morzu potrzeb, ale jest więcej, jest progresja.
Można dyskutować, żeby było więcej. Oczywiście państwo radni będziecie dyskutować nad budżetem miasta i można oczywiście tutaj rozpatrywać różne warianty. Staraliśmy się, żeby plan finansowy miał odbicie w projekcie budżetu. Z tego względu w załączniku wykreśliliśmy te zapisy PFRON-owskie, ponieważ tam jest no, zero. No, pisać plan, szanowni państwo, że jest coś zero środków. No to ktoś, kto nie zna tego zagadnienia i nie tworzy sobie ten program roczny i zobaczy zero, no to pomyśli sobie, no fajnie planuje miasto na ten obszar. Stąd jest propozycja, żeby to wykreślić. Natomiast chcę podkreślić jeszcze raz i wyraźnie. Państwo radni decydujecie o podziale środków z PFRON-u. W formie uchwały to się dzieje i macie na to wpływ. Ile środków, na jakie zadanie w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczycie? To wycięcie tego jest tylko technicznym zabiegiem, niczym więcej po prostu. A szczegółowe programy w obszarze osób niepełnosprawnych, to o czym pani radna tutaj mówiła, są zapisane w wieloletnim programie współpracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Basara. Ja to powiem. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja dokładnie mówiłam o tym, że te zapisy PFRON-owskie są intencyjne. Ale dlaczego one znikają? Czy co przeszkadza, żeby one się w tym zapisie, programie pokazały, zostały? Bo tak były zgłoszone. Przecież państwo konstruując ten program, chyba świadomie ten zapis umieściliście. Według mnie po to on jest, żebyśmy pamiętali o tym, że środki z PFRON-u zostaną przeznaczone części środków z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert. I o nic więcej innego nie chodzi. Tam nie było żadnego zera i dalej to, że zero się nie pojawia. Natomiast jeżeli coś się wykreśla, to dla mnie jest zastanawiające, jakie są tego powody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Panie dyrektorze, jeśli poprawki przejdą, bardzo bym prosił o poprawienie tabel, żebym mógł podpisać projekt uchwały. Dziękuję.